Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Grabowski z tej strony. Dzisiaj będę miał przyjemność Państwu opowiedzieć o sklepie autonomicznym. Czym taki sklep jest? Jaka była motywacja, żeby taki sklep stworzyć? Co sprawiło, że akurat w czerwcu otworzyliśmy ten sklep? I czego oczekujemy po tym sklepie w przyszłości? Więc zaczynajmy. Pierwsze. Format autonomiczny jest czymś, co było rozważane bardzo długo, jeżeli chodzi o wszelkie gałęzie, o których mówimy, czy to jest auto, czy to jest sklep, i jest postrzegane jako coś, co kompletnie zmieni naszą rzeczywistość ze względu na to, iż będziemy mogli korzystać z pewnych udogodnień lub z pewnych rozwiązań 24 godziny na dobę. Będziemy mogli korzystać z nich niezależnie od tego, czy jest taka dyspozycyjność, czy nie, stanie się to częścią naszej otaczającej rzeczywistości. I dla nas oczywiście jako firmy jest istotne, żeby nasi klienci mogli skorzystać z zakupów jak najczęściej i w sposób najłatwiejszy dla nich. Stąd też postanowiliśmy otworzyć format autonomiczny w momencie, w którym wiemy, że ten format jest dojrzały biznesowo i jest w stanie obsłużyć naszych klientów tak, aby nie było żadnych błędów oraz sprawiło im to odpowiednie postrzeganie tego, jak to działa. To, co było dla nas istotne, to to, abyśmy połączyli w formacie autonomicznym offline z online. To, jak my sobie definiujemy offline, to jest oczywiście sam fakt tego, że mamy produkty, które bierzemy do ręki, produkty, które jesteśmy w stanie kupić, obejrzeć, często przeczytać etykietę, ale także mamy dużo komunikacji online'owej, w szczególności przez naszą aplikację, ponieważ w ten sposób docieramy z informacjami o promocjach, w ten sposób docieramy z informacjami o nowościach w naszej sieci. Więc dla nas istotne było, żeby ten sklep z jednej strony był częścią naszego ekosystemu digitalowego, stąd też w pierwszym kroku, który podjęliśmy, jeżeli chodzi o budowę tego sklepu, było uruchomienie wejścia na kartę oraz uruchomienie naszego walleta jako czegoś, co pozwala wejść do sklepu. A z drugiej strony myśleliśmy o tym sklepie jako czymś, co sprawi, że będziemy jako format jeszcze bardziej dostępni dla klienta. Czyli dzisiaj zakupy w Żabce już są bardzo szybkie. Te zakupy są bardzo convenient, jak to się mówi po amerykańsku, i bardzo łatwe. Ale chcieliśmy wykorzystać szanse, które daje nam technologia, na to, żeby nie było kas, nie było kolejek, i tak naprawdę obsługa tego formatu będzie się ograniczała do tego, że tak, autentykujemy się, ponieważ musimy dokonać jakiejś płatności, tak, autentykujemy się, bo chcemy wejść, ale poza tym, jak gdyby już nie mamy żadnych innych ograniczeń. Nagle wszystko się staje tak proste, jak zamawianie jakiejś taksówki z platformy, czy zamawianie jedzenia z jakiejś innej platformy. Nagle ta platforma staje się naszym sklepem i w ten sposób o tym myśleliśmy. Sięgając trochę w przeszłość i bawiąc się tutaj w archeologię, nie wiem, czy część z Państwa pamięta, ale były formaty, i oczywiście dalej istnieją takie formaty, w których nawet nie mamy kontaktu z produktami. Musimy podejść do lady, musimy poprosić ekspedientkę, ekspedienta o to, aby obsłużyła nas i podała nam produkty, które nas interesują, i w ten sposób jesteśmy w stanie zrobić zakupy. To są lata 90., nawet może troszkę wcześniej. Później dużym przełomem było to, że doszliśmy do momentu, w którym zostały wprowadzone sklepy samoobsługowe, w których byliśmy w stanie już mieć kontakt z towarem, co w dużym stopniu ułatwiło nam sięgnięcie po ten towar, zastanowienie się, co jest potrzebne, i w ten sposób budowaliśmy większe zakupy. Kolejna oczywiście forma tej ewolucji to było wprowadzenie kas samoobsługowych i umożliwienie klientom obsłużenia się samemu. To, co zauważyliśmy i to też widzimy w naszej sieci, to to, że kasy samoobsługowe pozwalają klientom uniknąć kolejek oraz też wprowadzają kolejny poziom ułatwień w sklepie, tak abyśmy mieli pewność, że to, co jest skasowane, to, co przynosimy do kasy, jest dokładnie tym, co chcemy. No i na samym końcu mamy tą naszą pełną autonomiczność, w której zakładamy, że zmieniamy kompletnie to doświadczenie. Tak? Czyli samo
zniknięcie kasy, samo zniknięcie interakcji ze sprzedawcą pozwoli nam budować zupełnie inne doświadczenie klienckie. I zaraz powiem, dlaczego teraz myślimy o tym doświadczeniu klienckim jako zupełnie innym, w oparciu o feedback od klientów, który uzyskaliśmy. Po pierwsze, jasno, profilowaliśmy sobie grupę klientów, którzy już dzisiaj korzystają z naszej aplikacji. Biorąc pod uwagę, że nasza aplikacja jest już to prawie 6 milionów osób, czy 6 milionów osób, które z niej korzystają oraz ma długą historię, z której korzystamy, jeżeli chodzi o weryfikację tego, jak była adoptowana jako technologia, to wiemy na pewno, że młodsze pokolenia szybciej adoptują, ale też wiemy, że mamy specjalne segmenty klientów, którzy z dużą, większą łatwością, ale też i oczekiwaniem zaglądają do aplikacji, szukając tam komunikacji, która jest do nich kierowana. Czy to jest komunikacja marketingowa, czy to jest komunikacja stricte sprzedażowa, widzimy jasny segment, który tego oczekuje. To, co było dla nas też bardzo istotne w tym przedsięwzięciu, to to, że dla nas istniała jasna korelacja pomiędzy adaptacją nowej technologii i adaptacją nowych metod płatności. Zobaczyliśmy, że jest tam jasne powiązanie i to w jasny sposób zdefiniowało nam tą grupę, do której także celujemy z naszą ofertą formatu autonomicznego. Wybrałem kilka nawyków, które chciałbym pokazać a propos pokolenia Z, które były dla nas drogowskazem, jeżeli chodzi o budowanie doświadczenia. Pierwszy nawyk, który nie jest taki oczywisty, jest to słuchanie muzyki online. Uświadomiliśmy sobie, że rozmawiając z klientami, dla nich interakcja w sklepie nie jest czymś w pokoleniu Z, co jest w pokoleniu X czy Y. Niekoniecznie rozmowa w sklepie jest czymś, co sprawia, że ten poziom komfortu zakupów rośnie. Wręcz duża część zbadanej populacji wskazywała nam, że idealnie by było zrobić zakupy, nie ściągając słuchawek z głowy czy wyciągając ich z uszu. I to było pewnego rodzaju inspiracją do tego, żeby można było te zakupy zrobić troszkę inaczej. Kolejna rzecz to są zakupy w e-commerce. Zakupy w e-commerce to nie jest tylko sama misja zakupu, ale to także jest przeglądanie promocji, to te infinity scrolle, które oglądamy tylko po to, żeby sobie coś wybrać lub się tym zainspirować. I w ten sposób też myśleliśmy o naszej aplikacji, że w aplikacji chcielibyśmy klientom pokazywać może możliwości, jak to się mówi, i w ten sposób budować ich przekonanie, że zawsze znajdą coś dla siebie i do tego dążymy jako rząd. Kolejną rzeczą było konsumowanie treści. Założyliśmy, że komunikacja, czy to będzie komunikacja związana z tym, jak ten sklep działa, czy komunikacja związana z tym, jak my komunikujemy się z innymi, czy konsumpcja treści, takich jak filmów, czy seriale, jasno definiuje, w jaki sposób my powinniśmy tą treść podawać naszym klientom odwiedzającym sklep. I ostatnia rzecz, która jest dla nas inspiracją na przyszłość, bo ten sklep czy format autonomiczny jest czymś, co ciągle rozwijamy, to to, że chcielibyśmy widzieć każde doświadczenie, które mamy w świecie rzeczywistym, jako doświadczenie na pograniczu gry wideo i pograniczu mediów społecznościowych. Czyli zakładamy sobie, że nasz format autonomiczny, oczywiście nie mamy tam sprzedawcy czy sprzedawczyni, ale czemu nie mielibyśmy mieć doświadczenia, które by nas łączyło w jakiś sposób społeczny z resztą społeczności osób robiących zakupy w takich sklepach, lub wręcz dawało nam rozszerzaną rzeczywistość w tych sklepach, która pozwalałaby nam te zakupy robić lepiej. Mamy sporo pomysłów i mam nadzieję, że będą Państwo z nami rozwijać ten koncept i śledzić jego rozwój, które będą nam pomagały przenieść zakupy z tego takiego fizycznego świata do pełnego digitala, właśnie opartego o takim doświadczeniu z pogranicza mediów społecznościowych i gier wideo.
Kolejną rzeczą, którą, o której już wspomniałem, to była inspiracja związana z tym, do kogo kierujemy ten sklep. Wynikająca ze sposobu płatności i obsługi płatności w sklepach. Byliśmy, myślę, że szczęściarzami, chociaż brzmi to bardzo źle, jeżeli to porównamy do COVID-u, bo jest to dosyć trudne doświadczenie dla nas wszystkich, ale COVID zmienił pewne rzeczy, które w przypadku autonomiczności i sprawienia, że nie mamy kontaktu z innymi ludźmi, nabierają innego wymiaru w czasie pandemii, ponieważ potrafimy zachować większy dystans społeczny i higieny. Zwiększenie się adaptacji płatności, szczególnie płatności karty, ale w szczególności płatności telefonem czy innym walletem, sprawiło, że nasze rozwiązanie zamknęło taką klamrę gotowości do tego, abyśmy w ramach aplikacji, w ramach Żabka Pay jako walletu i w ramach Żabki aplikacji jako klucza do sklepu dostarczyli kompleksowe rozwiązanie od A do Z dla klientów, którzy są już na to gotowi i już tego oczekują. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć przy okazji mówienia o motywacjach i dlaczego otworzyliśmy ten sklep, bo to, co się zmienia w zachowaniach Polaków. Jak rozmawiamy sobie z Polakami, czyli naszymi klientami, to co jest bardzo uderzające, to to, że mamy coraz mniej czasu. I ten wspólny mianownik tej coraz mniejszej ilości czasu wybrzmiewa bardzo mocno we wszystkich misjach zakupowych, o których nam wspominałem klienci. Po pierwsze, ja nie mam czasu teraz pójść na większe zakupy. Ja potrzebuję konkretnych produktów, ja potrzebuję tych kilku wybranych produktów już teraz. I na to się staramy odpowiedzieć właśnie też formatem autonomicznym, który zakładamy, że jeszcze bliżej będzie mógł być naszych domostw i naszych klientów, ze względu na to, że sam fakt mniejszej przestrzeni, w której budujemy ten format, pozwala umieścić go bliżej naszych potrzeb czy miejsc, w których przebywamy. Takim przykładem jest sama powierzchnia tych sklepów, która jest dużo mniejsza niż w tradycyjnej Żabce. Oczywiście odbywa się to kosztem asortymentu, ponieważ musimy wybrać asortyment, który idealnie pasuje do tego miejsca, ale tutaj nam pomaga algorytm Artificial Intelligence, który dla każdego ze sklepów definiuje produkty, których rotacji byśmy się spodziewali i w takie produkty się zapatrujemy. To, co dalej nam pomaga z perspektywy jak gdyby myślenia o kliencie i przybliżania formatu dla klienta, to to, o czym bardzo często mówimy i to, co bardzo rozwijamy jako Żabka. Dzisiaj wiemy, że mamy coraz mniej czasu na gotowanie lub jesteśmy w biegu, a jednocześnie chcielibyśmy zjeść dobry produkt, który będzie pełnowartościowym obiadem czy posiłkiem. Stąd też w formacie autonomicznym mocno skupiamy się na asortymencie, który się nazywa Quick Meal Solutions, tak abyśmy dostarczyli w ramach tej kategorii jak najwięcej dla naszych klientów, którzy są w biegu. Kolejna rzecz, która jest misją zakupową, o której mocno myśleliśmy z perspektywy formatu autonomicznego, to, że potrzebuje produktów pierwszej potrzeby. I biorąc pod uwagę to, że rozszerzyliśmy misję, jakby dostępność formatu dla klientów na 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwala nam nie szukać, nie wiem, apteki, czy nie szukać nam innego miejsca, aby kupić to przysłowiowo szczoteczkę do zębów. I tak naprawdę jesteśmy w stanie 24 godziny na dobę gdzieś uzupełnić te braki. I to było mocno podnoszone przez klientów. No i ostatnia rzecz. Pokolenie Z często nie śpi tak jak miejsca, w których mieszkają. I nie chodzi tylko o imprezy i spotkania towarzyskie. Po prostu widzimy, że najbardziej w pokoleniu Z, ale też już w pokoleniu Alfa, widzimy, że ta misja zakupowa czy chęć spróbowania czegoś, kupienia czegoś, ona się nie kończy po 23. Jakby nasi klienci chcieliby pewnie też mieć możliwość zrobienia tych zakupów, wracając z imprezy o godzinie 3, 4, 5. I umożliwienie im tego jest czymś, co
mamy nadzieję sprawić, że to będzie sklep dla nich, tak? Jak gdyby to jest format, który bezpośrednio adresuje ich potrzeby. Więc kończąc trochę o motywach, dlaczego zbudowaliśmy taki format, po pierwsze, mogliśmy oczywiście, bo technologia jest na tyle rozwinięta. Po drugie, mamy klienta, który tego formatu oczekuje i wprost widzimy to w wyartykułowanym feedbacku, który dostajemy od klientów w ankietach. Po trzecie, widzimy, że ci klienci nie tylko to artykułują jako potrzebę, ale rzeczywiście w sposobie adaptacji płatności oraz tego, jak są skłonni adaptować innego rodzaju produkty cyfrowe, są gotowi. A na samym końcu zobaczyliśmy, że rzeczywiście ten styl życia i te misje zakupowe i potrzeby Polaków się zmieniły bardzo mocno. A teraz, jak to działa? Wiem, że pewnie to będzie bardziej interesujące dla niektórych. Postaram się w skrócie to omówić. To, co jest istotne, i to zaczynając od prawego dolnego rogu, od pierwszego punktu, to abyśmy poznali naszego klienta. Sklep jest zbudowany w ten sposób, że zawsze możemy z niego wyjść. Jak gdyby bezpieczeństwo jest przede wszystkim, więc umożliwiamy naszym klientom opuszczenie sklepu, nieważne, czy by nie było zasilania, czy by wyładował im się telefon, zawsze mogą z tego sklepu wyjść, ponieważ to by była najgorsza chyba sytuacja, do której moglibyśmy dopuścić, więc my poznajemy tego klienta na wejściu do sklepu. Co więcej, poznając tego klienta na wejściu do sklepu, tak naprawdę klient też jest w stanie sprawdzić, jakie promocje i co czeka na niego w sklepie w środku, poprzez wykorzystanie naszej aplikacji, wykorzystanie karuzeli z asortymentem oraz wykorzystanie karuzeli z promocjami, które przypadają w danym dniu czy tygodniu. Co jest ciekawe, kamery zaczynają rozpoznawać klienta od specjalnej strefy wejścia, czyli już od drzwi, i naszemu klientowi, czy każdej osobie, która przebywa w sklepie, bo także przypisujemy charakterystyki naszym pracownikom, którzy znajdują się w sklepie, jest budowany model klienta, który jest w pełni anonimowy i klient jest reprezentowany jako zbiór wektorów, które wynikają z charakterystyki tego klienta, czyli wektory zależą od wzrostu, długości naszych rąk, nóg, czy wielkości dłoni. I te wektory w sprzężeniu z chmurą, która jest tutaj oznaczona przy numerze 3, to jest nasz Edge Cloud, dokonuje się pierwszego typu translacja pomiędzy tym, co widzą kamery, a tym, co czuje, czy widzi system obsługujący ten sklep. Czyli tej osobie, której model został zbudowany, oraz wszystkim produktom, które są częścią modelu sklepu, ponieważ ta chmura widzi sklep jako pewien byt ze zmieniającą się strukturą produktu. Tutaj na przykład przełożenie produktu z jednej półki na drugą jest zapamiętywane przez system i ten system jest świadomy, że coś takiego się wydarzyło. Przetwarza to w pierwszej kolejności i tak naprawdę buduje model, w którym przypisujemy osobę lub przypisujemy osoby, które weszły razem z osobą, która się identyfikowała, do koszyka zakupów. Więc śledzimy ruchy, śledzimy wszystkie aktywności związane z braniem i odkładaniem produktów. Śledzimy także ewentualne skonsumowanie tego produktu na miejscu, bo też tak się zdarza. I na tej bazie wysyłamy informacje do chmury głównej, które przetwarzamy całą transakcję po to, abyśmy mogli zbudować rachunek dla klienta. Czyli platforma AI w sklepie potrafi przypisać wszystkie produkty, z którymi miał interakcję klient, do tego klienta, potrafi przypisać, którzy klienci, czy które osoby są przypisane do której grupy i rachunku, i na tej bazie ta informacja jest wysyłana do naszego systemu kasowego wraz z ID klienta, tak abyśmy mogli na bazie ID klienta naliczyć odpowiednie promocje oraz naliczyć żabsy. Gdy już taka informacja zostanie przesłana z powrotem,
to oczywiście wysyłamy tę informację do klienta, obciążając kartę i ten rachunek już jest generowany, czy dowód zakupu jest generowany dla klienta po wyjściu ze sklepu. Oczywiście ten proces jest bardzo skomplikowany i czasami też algorytmy potrzebuje czasu, aby rozpoznać rachunek. Stąd też staramy się, aby większość rachunków, kilkadziesiąt procent rachunków, były wygenerowane w ciągu 2 do 5 minut. Zdarzają nam się sytuacje, w których oczywiście ten rachunek generuje się dłużej, w szczególności przy dużych zakupach. To, co jest ciekawe, to to, że obie te chmury uczą się na bazie dokonanych zakupów. Widzimy, że nasze sklepy im dłużej działają, tym szybciej generują rachunek dla klientów i widzimy krzywo uczenia się sklepu z perspektywy też dokładności. Czyli my, uruchamiając sklep, wiemy, że ta dokładność jest bardzo dobra i ona powoli dąży do doskonałości wraz z dojrzałością algorytmów w sklepie. I też bardzo ciekawe jest to, że sam algorytm to nie wszystko. Zasilamy go oczywiście bazą produktów, czyli główna chmura i chmura edge'owa jest zasilana bazą produktów. Po drugie, zasilamy i synchronizujemy tą bazę dosyć regularnie, ale także algorytm potrafi rozpoznać produkty, których nie było w sklepie i się ich nauczyć. Więc budujemy tutaj już daleko idącą autonomię, która pozwala, żeby sklep jako obiekt stał się autonomiczny z perspektywy swoich rozliczeń, z perspektywy świadomości, jakie produkty znajdują się w sklepie, co w konsekwencji daje nam dużo danych pod to, abyśmy traktowali ten sklep jako coś, co jest żywym organizmem, którym jesteśmy w stanie rozpoznać liczbę osób. I tutaj już pierwsze zastosowanie pewnie część z Państwa widziała. My w czasie rzeczywistym ograniczamy liczbę osób w sklepie na bazie rekomendacji od rządu, jeżeli chodzi o liczbę osób, które powinny przebywać w sklepie. I w zależności od powierzchni sklepu, my staramy się ograniczyć liczbę osób, które wpuścimy do sklepu. Bo technologicznie takich ograniczeń nie ma, wynika to czysto z ograniczeń covidowych. My mamy online'owy wgląd w to, ile mamy produktów w sklepie, jakie produkty się sprzedają i mimo tego, że widzieliśmy to z POS-a, to także widzimy to na bazie zainteresowania klientów tymi produktami. Więc danych, które zbieramy przy okazji, jest więcej. Część z nich już dzisiaj używamy, część z nich będziemy używać w niedalekiej przyszłości, aby budować jeszcze lepsze doświadczenie klienckie. To, co było naszym wyzwaniem oczywiście, to to, że ten sklep nie działa bez digitala. To nie jest sklep, w którym jeżeli nie ma prądu, to zapłacimy gotówką i tak naprawdę się rozliczymy. Więc trzeba było o tym opowiedzieć klientom. To także nie jest sklep, w którym wiele osób wie, jak się poruszać. Doświadczenia, które nasi klienci mieli, na ogół były związane z tym, że kiedyś byli w Stanach Zjednoczonych i w takim sklepie mieli przyjemność robić zakupy, więc musimy klientom opowiedzieć to od zera, ale co ciekawe, jak już klient zrobi zakupy w takim sklepie, to już nie potrzebuje nic wiedzieć. Jak gdyby intuicyjność tego i ta druga przygoda ze sklepem jest na tyle oczywista, że klienci bardzo to chwalą. Mówiąc, że często na początku nie wiedziałem, co zrobić, ale teraz, jak już tam byłem po raz drugi, to było trywialne. Jak to opowiedzieliśmy? No po pierwsze opowiedzieliśmy to przed wejściem, tak? Czyli jak gdyby zbudowaliśmy całą komunikację, która służy nam temu, aby zanim klient w ogóle wejdzie do sklepu, już miał pełną świadomość tego, jak powinien się zachować. Oczywiście nasza pamięć jest bardzo ulotna, więc jeszcze tą komunikację też przenieśliśmy do sklepu, tak jak już klient będzie w środku tego sklepu, zawsze będzie mógł się jeszcze rozejrzeć, gdzieś ta komunikacja jest udostępniana, tak aby sobie w pełni to wyobraził, co można zrobić. Oczywiście ta komunikacja jest bardzo
okrojona do tego, żeby wycisnąć z tego esencję. Stąd też dodaliśmy oczywiście komunikację i w sklepie, jeżeli chodzi o ekrany. Dodaliśmy komunikację, jeżeli chodzi o media społecznościowe i pushe w tych mediach oraz w aplikacji. Ale nie ukrywam, że dzisiaj naszym oczkiem w głowie jest ta komunikacja, która objaśnia to digitalowe doświadczenie w najprostszy sposób fizycznie na ekranach lub na naklejkach. I tutaj może wchodząc trochę głębiej w aplikację. Dostrzegliśmy niesamowity potencjał w tym, żeby budować na aplikacji, gdzie średnio Generation Z spędza od 5 do 6 godzin dziennie z telefonem, budować świadomość, czyli tutaj mamy cały onboarding sklepu w aplikacji. Klienci akurat bardzo to cenią, ponieważ w szczególności przed pierwszą wizytą, kiedy klient na przykład nie miał jeszcze walleta w Żabka Pay, sięga do aplikacji i tak naprawdę jeszcze mamy bardzo fajną szansę, żeby z nim mieć interakcję związaną z onboardingiem. A więc mamy tam cały onboarding nie tylko do naszego sklepu, ale także jak część z Państwa, jeżeli nie ma aplikacji, to oczywiście koniecznie trzeba zainstalować. Mamy też onboarding do aplikacji, więc ten onboarding jest tam wielowymiarowy do każdej z usług, którą dostarczamy, czy produktów, które dostarczamy, i to świetnie działa. Druga rzecz to edukacja konsumenta, czyli ja wiem, że nowy format będzie zawsze rodził mnóstwo pytań i dlatego zbudowaliśmy to w ten sposób, aby chętnie pomóc naszym klientom rozbroić te główne, najważniejsze, ale także móc łatwo się z nami skomunikować. I myślę, że to fajnie działa, klienci tam klikają, wiemy, to jest super. Kolejne dwie rzeczy to oczywiście klucz do sklepu. Założyliśmy sobie, że każdy ma przy sobie telefon, nie każdy już czasami ma portfel, więc wydało nam się oczywiste, że umożliwienie klientom posiadania tylko telefonu i włożenie klucza do sklepu do telefonu to jest kolejny krok w upraszczaniu, co oni potrzebują, żeby poruszać się po mieście lub co potrzebują trzymać w kieszeni, żeby zrobić wszystko, co sobie zaplanowali na dzisiejszy wieczór. No i na samym końcu oczywiście nieodzowne oferty i promocje. Chcemy, żeby klient klikając w aplikację Żabka przenosił się trochę do tego naszego świata żabkowego, wiedział, co już go czeka w sklepie, jakie fajne promocje go czekają. Oczywiście nie tylko w formacie autonomicznym. My w formacie autonomicznym mamy oczywiście swoją karuzelę i podkafalek promocji, ale także mając wszystkie promocje, które są w całej sieci Żabka, pokazujemy klientowi, że to jest całość oferty, którą mamy gotową dla niego. I tutaj trochę wracając do tego, o czym mówiłem, chcieliśmy zrobić bezproblemowe zakupy. I teraz, co to znaczy bezproblemowe zakupy? Autonomiczność jest super, jeżeli chodzi o technologię, ale czy autonomiczność nie będzie przerażała klienta? I to było takie nasze duże, że tak powiem, pytanie, bo to tak jakby wsiąść do samochodu bez kierownicy. Ja myślę, że dużo osób ma jeszcze obawę, ale okazuje się, że ten onboarding, o którym mówiłem przed wejściem do sklepu, identyfikacja za pomocą aplikacji, a za chwilę za pomocą innych form identyfikacji, w której mamy komunikat dla klienta, że wszystko jest OK, wejdź, zrób zakupy i wyjdź, to działa świetnie. To działa świetnie. Kolejna rzecz to bezproblemowy zakup. Chcieliśmy, żeby klient nie miał wątpliwości, że jest anonimowy w tych zakupach. I tutaj rzeczywiście te Anonymity by Design udało nam się wdrożyć i chcieliśmy, żeby ta technologia też była prosta, więc zrezygnowaliśmy z części technologii, takich jak kamery głębi czy też wagi na pługach, po to, żeby klientowi było łatwiej, a nam łatwiej było to adoptować. No i ostatnia rzecz, ja myślę, że nie wszyscy trzymają rachunki z ostatnich zakupów w Żabce,
I tutaj też to chcieliśmy usprawnić, bo po co mam jakiekolwiek rachunki, jeżeli gdzieś możemy tą historię przechowywać. Ta historia jest w aplikacji, ta historia jest podana w taki sposób, aby było jak najłatwiej się po niej poruszać, ale ta historia też nam pomaga, jeżeli chodzi o kontakt z klientem, jeżeli są jakieś potrzebne informacje do rachunku lub pytania do tego rachunku. Więc udało nam się rzeczywiście zbudować coś, co jest może trochę kolokwializmem, ale bezproblemowe, tak? Czyli ta autonomiczność nie jest tam po to, aby zaskakiwać technologią. Ta autonomiczność jest tam po to, żeby klient jeszcze bardziej robił bezproblemowy zakup. I tutaj chyba taka kolejna rzecz, na której chciałbym się skupić, to cztery podstawowe komponenty operacyjne, które zaszyliśmy w tym sklepie w ten sposób, aby po pierwsze ułatwić klientowi podróż po tym sklepie, po to, aby ten sklep stał się gotowy na rozwój i skalowanie oraz po to, żeby ten sklep był odpowiednio postrzegany przez klienta. Po pierwsze, to, o czym powiedziałem, można format autonomiczny rozwijać na wiele sposobów. Tak jak dzisiaj to są kamery czy lidary w samochodach, tak samo w retailu jest dużo dyskusji, która z technologii będzie technologią przyszłości i pozwoli nam rozwijać formaty autonomiczne w sposób ekonomicznie uzasadniony i najprostszy. I my dzisiaj w sklepie mamy tylko kamery. Pozwala nam to po pierwsze budować przestrzeń, która nie jest skomplikowana dla klienta, bo nie pojawiają się dodatkowe bramki, ale także robić to w sposób, który możemy otwierać w każdej lokalizacji. My dzisiaj w Poznaniu jesteśmy otwarci na międzynarodowych targach poznańskich, ale także jesteśmy otwarci w przejściu pomiędzy dworcami zachodnim i głównym w Poznaniu i to już pokazuje, że jesteśmy w stanie zadoptować przestrzeń od zera, czyli zbudować kontener czy automat sprzedażowy, w którym montujemy te kamery, ale także jesteśmy w stanie adoptować przestrzenie, które no, nie są najprostsze do adaptacji, jakby dworce kolejowe rządzą się swoimi prawami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i ta technologia tam się sprawdza i to funkcjonuje. Kolejną rzeczą, która była dla nas istotna, to to, abyśmy zbudowali środowisko, które jest kosztowo uzasadnione. Jakby cały AI i platformy, które budują doświadczenia autonomiczne są bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o ilość zasobów, które konsumują. Udało nam się po pierwsze zbudować to w ten sposób, że platforma, której używamy, oczywiście wymaga sporej mocy obliczeniowej, ale platforma, której używamy, wystarcza do tego, abyśmy mając pojedynczy serwer w sklepie i chmurę, która go wspiera, mogli zapewnić klientom pełne autonomiczne doświadczenie zakupowe. I tak naprawdę w takim sklepie mamy pomiędzy 60 a 70 kamer, które przy co najmniej rozwoju przez ostatnie 3 lata bardzo się stały ekonomiczne i można używać kamer, które są bardzo masowo produkowane i w ten sposób to wystarcza, żeby przyrządować, oporządkować ten sklep, mając gdzieś na uwadze jak gdyby koszty wynikające z samego działania tego sklepu. To, co też jest istotne, to to, że my dzisiaj przygotowaliśmy sklep autonomiczny po to, aby pokazać możliwość całego formatu. Ale to, co jest istotne, to to, że umożliwiamy klientom w formacie autonomicznym i pracujemy teraz nad tym, różne sposoby wejścia i korzystania ze sklepu. Czyli docelowo w tym formacie, identyfikując naszych klientów od razu po wejściu, będziemy mogli niektórych klientów obsłużyć w pełni w formacie autonomicznym czy autonomicznych zakupów. Będziemy mogli klientów obsłużyć
w modelu mieszanym, bo może podejdą do naszego reprezentanta, czy też osoby, która będzie asystentem klienta, po to, aby przygotować im jakiś produkt, coś na ciepło, może wydać produkt, który jest z grupy produktów zastrzeżonych czy koncesjonowanych i w ten sposób będzie można korzystać. Może docelowo część klientów zdecyduje się, aby nie korzystać na przykład z naszego ekosystemu aplikacji i tracąc dużo promocji i możliwość zbierania żabsów, ale wejdzie na przykład na kartę albo idąc jeszcze bardziej w kierunku pokolenia alfa, może umożliwimy wejście na inne biometryczne parametry, takie jak odcisk kciuka, czy wręcz ostatnio bardzo modny gdzieś w świecie nowych technologii, chipowanie się i umożliwianie rozpoznawania właśnie tego chipu, tak aby być w 100% bezpieczny. Więc technologia jest bardzo elastyczna. My dzisiaj właśnie rozpisujemy nowe ścieżki klienta, które chcielibyśmy umożliwić dzięki technologii. Jest to bardzo fajne doświadczenie, ponieważ to też pokazuje nam, jakie mamy bogactwo możliwości i co więcej można by było w tym sklepie uzyskać. I ostatnia rzecz, która pewnie mniej interesująca z perspektywy konsumenckiej, ale bardzo ciekawa z perspektywy operacyjnej, to taka, że ten sklep też jest zarządzany przez dedykowaną aplikację dla osób, które zajmują się utrzymaniem tego sklepu. To jest często, ja myślę, że trzeba wypracować w języku polskim nowe określenia na nowe standardy, bo format autonomiczny wydaje mi się najbardziej trafnym, jeżeli mówimy o Żabka Store. Format bezobsługowy nie wydaje mi się najbardziej trafiony, ponieważ oczywiście ten sklep jest obsługiwany. Tak? Jak gdyby my mamy super zespół, który dzisiaj pracuje nad tym, aby w tym sklepie było czysto, żeby nie było przeterminowanych produktów, żeby były produkty na półkach w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, więc ten zespół tam się pojawia i tam wykonuje bardzo dużo pracy fantastycznej. I dlatego istnieje tam też zintegrowana aplikacja, która informuje zespół, jakie produkty się kończą, informuje zespół, jak powinny wyglądać półki i tak naprawdę jest to fantastyczny krok w kierunku zintegrowanego zarządzania sklepem, ponieważ my jesteśmy w stanie wykorzystać te kamery nie tylko do tego, aby obsłużyć klienta. My także je wykorzystujemy do tego, żeby pomóc naszej kadrze operacyjnej, która jest na miejscu, zarządzić tym sklepem. Więc to wszystko sprawia, że technologia po pierwsze umożliwiła pewnego rodzaju customer journey, ale też umożliwiła pewnego rodzaju transformację operacji w samym sklepie. I to myślę, że też jest warte powiedzenia. Więc reasumując, to co zrobiliśmy, to po pierwsze zbudowaliśmy kompletnie nową ścieżkę kliencką. To jakby do tej pory to nie było możliwe. Do tej pory, znaczy ja tu zawsze lubię przytaczać tę anegdotę, jak pierwsi klienci, którzy wychodzili ze sklepu, wychodzili, ja z nimi rozmawiałem, bo to było fantastyczne doświadczenie, mówili, ale ja tak po prostu mogę wyjść? Ja się czuję niezręcznie, ponieważ mam wrażenie, że może ja coś zabrałem i ja coś mogę być postrzegany jako złodziej. Więc ścieżka kliencka była na tyle nowa, że budziła wręcz obawy i takie zdumienie. I myślę, że to jest niesamowita zmiana tego, co dokonaliśmy. I tu właśnie ta druga wizyta w sklepie, trzecia, czwarta, to też jest niesamowite, bo ci ludzie wychodzą, te same osoby, które mówiły o tym, że one się czuły niepewnie, się bały bycia postrzeganym jako ktoś, kto coś zabrał lub ukradł, mówią, teraz już wiem, że to działa, to jest niesamowite, że jestem w stanie tak szybko i tak sprawnie zrobić zakupy, co więcej, nie muszę za nikim czekać, nie muszę mieć interakcji, mam wolność wyboru, nikt mnie nie obserwuje, daje mi to kompletną wolność. Więc to jest niesamowite, że ta ścieżka kliencka jest teraz synonimem wolności i szybkości. Druga rzecz to
Autonomiczność umożliwiła nam otwarcie Żabka Store i umożliwienie zakupów dla klientów 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak, czyli ten nasz format pozwala nam rzeczywiście sięgać częściej po to, co potrzebujemy i nie mamy żadnych ograniczeń. Czyli znowu wolność i ułatwienie. Zmiana przestrzeni pozwala nam być w mniejszych lokalizacjach, czy to będzie kontener, czy będzie automat sprzedażowy specyficzny, czy mniejsza tradycyjna powierzchnia, ale jesteśmy jeszcze bliżej. Tak? Jesteśmy jeszcze bliżej. To, co jeszcze dalej z perspektywy klienta, to jest wejście z aplikacją. Tak? Ta aplikacja staje się jeszcze mocniej związana z tym, jak będziemy często mieli interakcję z naszym brandem, jak często będziemy korzystali z promocji. No i oczywiście później rzeczy, które są pewnie mniej widziane przez klienta, to jest oczywiście dla nas zwinność w logistyce. Jesteśmy taki format w stanie zaopatrywać częściej, jesteśmy w stanie lepiej dbać o to, że ten format jest czysty, co tworzy nowy model operacyjny i biznesowy. Jesteśmy w stanie sięgać wyżej. No i oczywiście ta cała technologia, która jest z tyłu, którą jeszcze tak naprawdę ulepszamy, bo my już wiemy, że możemy więcej, a gdzie jest limit tej technologii, dopiero się uczymy i mam nadzieję, że Państwo razem z nami będą odwiedzali nas regularnie, aby widzieć postępy w tym rozwoju. Zachęcam Państwa też do kontaktu, pisania, jeżeli Państwo mają jakieś pomysły lub sugestie, to śmiało. Ja się cieszę, że tak rewolucyjny format powstał w Poznaniu. Ja myślę, że to jest fantastyczne miejsce z fantastycznymi ludźmi. Mieliśmy bardzo dużo fantastycznych informacji i feedbacku. Będzie ich więcej, to mogę obiecać. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że będą Państwo odwiedzać nas bardzo często. Ten format, ale też oczywiście tradycyjną Żabkę, do czego zachęcam. I chyba teraz czas na pytania. Dziękuję bardzo.